Cześć. Jest kilka sposobów rozmnażania sukulentów. Jednym z nich jest oderwanie zdrowo wyglądającego listka. Tutaj położyłam kilka na takim spotku z ziemią i kamyczkami, żwirkiem. Po jakimś czasie pojawiły się korzenie. A tutaj inny przykład. Już widać i korzenie, i małe rozetki. Innym sposobem jest poprzez obcięcie głównej rozety. Jest to sposób bardzo popularny, zwłaszcza jeśli chodzi o eszewery. Zwłaszcza kiedy wyciągają się w kierunku słońca, już nie wyglądają ładnie, estetycznie. Więc po jakimś czasie pojawią się małe rozetki. Tutaj na przykład widać na pniu i góry w boczne, gdzie była obcięta główna rozeta. Tak wyglądała rozeta. Kiedy ta końcówka została obeschła, można albo włożyć do wody, tak jak tutaj, przez co wytwarzają się korzenie, bądź bezpośrednio już do ziemi. I dzisiaj właśnie będę wsadzać te tutaj ukorzenione już rozety do ziemi. Pozdrawiam. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam.